Zaczęło się w podstawówce, kiedy byłem zuchem, a potem, kiedy byłem w szkole średniej, to zostałem harcerzem. Wtedy przeżyłem jedną z ważniejszych nocy w swoim życiu, kiedy zostawili mnie w lesie na całą noc i musiałem dotrwać do rana. Dostałem butelkę wody, kanapkę i tyle. Od tego czasu uwielbiam noc. Od tego czasu chciałbym, żeby każda noc była jak tamta pierwsza, tamta niezwykła. That's how I'd like to end. Returning to a sacred morning. Ash to earth, ash to water, in my element. Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie w pierwszym odcinku nowego sezonu Kundla Przydrożnego. Przez ostatnie parę miesięcy kundel szwendał się i łaził po różnych miejscach Polski, Europy, świata. No niestety jeszcze nie kosmosu, chociaż są takie szanse, bo nie wiem, czy słyszeliście, że jest opcja wylotu na Marsa. Próbuję się tam dostać, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. W każdym bądź razie po paru miesiącach witam Was. I tak pomyślałem, że trzeba by zacząć od czegoś spektakularnego. A nie ma nic bardziej spektakularnego niż noc. Dlatego, że to jest jedno z najlepszych, najbardziej ulubionych przez Pana Boga miejsc i rejonów, w których on działa. Dlatego zapraszam na pierwszy odcinek, nocny odcinek Kundla Przydrożnego. Otóż noc jest znacznie fajniejsza niż dzień. W nocy się dzieją znacznie ciekawsze rzeczy, niż mogą się wydarzyć za dnia. Nie wiem, czy pamiętacie swoją pierwszą ważną noc w życiu. Myślę, że każdy miał taką noc. To jest zazwyczaj noc, kiedy po raz pierwszy się, nie wiem, spało poza domem, albo kiedy się spało w jakimś trudnych warunkach, albo kiedy się wydarzyło coś szczególnego. Taką noc, taką bardzo szczególną noc przeżył kiedyś Jakub i została opisana w 28 rozdziale Księgi Rodzaju. To jest noc, która, myślę, zapamiętał ją do końca życia. Straszliwie pokłócił się z bratem, dlatego że ukradł mu pierworództwo i musiał uciekać z domu. To była taka noc, kiedy prawdopodobnie po raz pierwszy znalazł się w trudnych warunkach, bez opieki, a jego dzieciństwo wyglądało na takie dzieciństwo pod kloszem. I kiedy po raz pierwszy stanął przed otwartym światem, to musiał podjąć najważniejsze decyzje. Napisano w tym rozdziale Księgi Rodzaju, że tej nocy nie miał gdzie spać i położył się na jakimś twardym kamieniu, który sobie podłożył pod głowę i tam zasnął. I kiedy zasnął, to otworzyło mu się niebo. Zobaczył drabinę, która wychodziła z niego albo obok niego, która dotykała nieba. Po tej drabinie wstępowali i wstępowali aniołowie, a na szczycie tej drabiny zobaczył Boga, który do niego przemówił i powiedział mu absolutnie niezwykłe rzeczy. Powiedział temu młodemu, prawdopodobnie wystraszonemu chłopakowi, że kiedyś uczyni go protoplastą wielkiego narodu, że od niego wezmą błogosławieństwo wszystkie pokolenia Izraela. Obiecał mu tam, że dokądkolwiek Jakub pójdzie, to Bóg z nim będzie, to go nigdy nie opuści. To jest taka noc, którą nosił do końca swojego życia. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam właśnie o tej nocy opowiedzieć. Zupełnie niezwykłe są te słowa, które Jakub usłyszał tej nocy od stojącego na wysokiej drabinie Pana Boga. Dlatego, że Pan Bóg mówi do niego: Jakubie, mój synu, możesz pójść z tego miejsca gdziekolwiek chcesz. Dokądkolwiek pójdziesz, Jakubie, będę z tobą. Możesz się rozejrzeć i możesz wybrać każdą perspektywę życiową, cokolwiek ci się podoba. Posłuchaj swojego serca i wybierz drogę. Ale nie tylko pozwolę ci to zrobić, będę tam z tobą. Na każdej tej drodze, którąkolwiek wybierzesz, ja pójdę z tobą, będę się tobą opiekował. Będę robił wszystko, żeby tam ci błogosławić. Co musiał Jakub myśleć tej nocy, kiedy tam leżał po raz pierwszy poza domem z tym ciężkim kamieniem pod głową? To pewnie myślał o swojej żonie, którą może kiedyś znajdzie. Pewnie myślał o swoich dzieciach, które może będzie kiedyś miał. Myślał pewnie o tym, co będzie robił, czym się będzie zajmował. Może planował całe swoje życie. I Pan Bóg mu pokazywał: Jakub, ja to wszystko biorę do siebie, błogosławię i będę z tobą. Ci wstępujący i wstępujący aniołowie, to jest taki obraz, Jakub, wszystko co myślisz, idzie do nieba i wraca na ziemię z moim błogosławieństwem. To jest zupełnie niezwykłe słowo, które Pan Bóg wypowiada do każdego człowieka właśnie w nocy. Po co nam opowieść o tej nocy Jakuba? Otóż bardzo bym chciał, żebyś dzisiaj w nocy położył się czy położyła się na ziemi. Żebyś sobie podłożył pod głowę
kamień, a jeśli nie masz, to cokolwiek innego. Jeśli masz, to postaw sobie przy sobie drabinę, a jeśli jej nie masz, to sobie wyobraź. I bardzo bym chciał, żebyś dzisiejszej nocy usłyszał i usłyszała głos Pana Boga stojącego na czubku tej drabiny. Cokolwiek dzisiaj wybierzesz, dokądkolwiek pójdziesz, On będzie z Tobą i będzie Ci towarzyszył. Bardzo możliwe, że w Twoim życiu od dawna coś czeka na realizację. Bardzo możliwe, że Twoje serce od dawna przeczuwa, że coś wreszcie powinieneś zrobić. Zrób to dzisiaj. Przestań się więcej zastanawiać, rozeznawać, pytać ludzi. Zobacz dzisiaj Pana Boga, który stoi przed Tobą i mówi: pójdę z Tobą. Gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek chcesz zrobić, nawet jeżeli to nie będzie zbyt mądra decyzja, będę z Tobą i będę Cię wspierał. Bardzo mi się podoba to, że Jakub stamtąd poszedł i nie wszystkie jego decyzje były genialne. Na przykład postanowił mieć żonę i to sprawiło, że 20 lat musiał harować, żeby tą żonę mieć. Bardzo możliwe, że decyzję, którą podejmiesz, to nie będzie to najszczęśliwsza decyzja świata. Nieważne, Pan Bóg z Tobą pójdzie. Bardzo Cię dzisiaj proszę, od tego zacznijmy ten nowy sezon Kundla Przydrożnego. Dzisiaj w nocy połóż się, podejmij decyzję, a jutro rano, kiedy wstaniesz, to wreszcie to zrealizuj. To będzie najlepsza rzecz, jaką możemy dzisiaj zrobić.